Witajcie moi kochani i mamy niedzielę i zaglądamy sobie dzisiaj w energie, które stają do naszej dyspozycji w przyszłym tygodniu. Co się może wydarzyć, na co uważać, no zobaczymy sobie. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości. Proszę o jasne przesłanie dla moich świetlistych duszyczek na tym kanale. Jakie energie stoją do naszej dyspozycji w nadchodzącym tygodniu, który będzie bogaty w zaćmienie słońca, w nów księżyca, w dni portalowe. Właściwie będziemy mieć chyba jeden. Trzeciego mamy dzień portalowy, czyli zapisujemy sobie i afirmujemy, manifestujemy. Czyli łączymy się ze świetlistym światem, z świetlistym światem duchowym. Agnieszka, popraw swoją polszczyznę, bo profesor Miodek dostanie zawału. Dobrze, zaczynamy. O, już mamy. No super. Ta karta wyszczeliła jak z procy. Dziewiątka mieczy. Za dużo. A dziewiątka mieczy to jest no, ciężka energia. Ósemka denarów. To jest karta cierpliwej pracy. Mamy siłę. Mamy siłę. Jeszcze jedną kartę poproszę. I dziękuję, ale oni dzisiaj współpracują ze mną, ci na górze. O, tej karty to ja nie lubię w naszym kolektywie, ale ta energia jeszcze działa. Czwórka denarów. Kurczowe trzymanie się, wiecie, taka energia pijawki albo kleszcza. Okej, to dopowiadamy, nie? Dzisiaj wezmę te karty. One się bardzo źle tasują, bo są sztywne jak... Jak nie wiem co. Znaczy miałabym już skojarzenie, ale to jest bardzo niemoralne skojarzenie. Czemu się śmieją? Już słyszę, jak się śmiejecie. No, także nie wiem, o czym myślałyście, dziewczyny i chłopaki, myśleliście, ale no dobra, zostawmy to. Zaczynamy od dziewiątki mieczy, czyli te są praktycznie ciężka energia. To są jakieś tam stany depresyjne, to są nieprzespane noce, jakieś lęki, jakieś cienie będą wychodzić na wierzch, a to ma coś wspólnego ze sprawiedliwością. Wow! Wiecie co? Czujecie się, czy poczujecie się w przyszłym tygodniu niesprawiedliwie potraktowani. I całkiem możliwe, że niektórzy z Was wejdą w tak ciężką... Ja słyszę tyle impulsów. Czekajcie. Czekajcie Wy tam na górze, powoli. Wejdziecie w ciężką energię, kiedy powiecie, dlaczego znowu zostałam tak potraktowana. Dlaczego... świat jest tak niesprawiedliwy, kochani. Ale powiedzieć Wam szczerze, tak naprawdę to tutaj jest Wasz umysł stoi Wam na drodze. Tutaj będziecie tak kierować się, czy możecie się kierować, może już się nie będziecie kierować, bo Agnieszka Wam to teraz mówi, tak bardzo umysłem. Będziecie analizować, będziecie przegryzać, wygryzać, wymyślać, analizować, rozkładać na czynniki pierwsze jakieś sytuacje z Waszego życia i to może właśnie spowodować taki spad energii, ale to może być spad naprawdę taki, aż doprowadzi Was do depresji, do nieprzespanych nocy, do koszmarów nocnych. Kochani, uważajcie na to. Cokolwiek się nie wydarzy, to mimo wszystko starajmy się myśleć pozytywnie. Jeśli ktoś Was niesprawiedliwie potraktuje. Jezu, usłyszałam takie brzydkie zdanie, ale Wam tego na pewno nie powiem. To powiedzcie, a niech Ci będzie. A niech Ci będzie. To jest Twoja sprawa, jak Ty podchodzisz do mnie. Ja akceptuję Twoją koboldową energię. Skoro uważałeś, czy uważałeś, że musisz mnie tak potraktować, no to jest Twój problem. Ja sobie z tym poradzę.
Także, kochani, tutaj jest bardzo ważne, aby wyrównać tą energię. Nie wchodźcie głęboko właśnie w te ciemne myśli, dajcie temu mózgowi odpocząć. Dobrze? No, czyli mamy pierwszą kartę. Później mamy ósemkę denarów. To jest taka praca cierpliwości, karta cierpliwości, pracy. Pomalutku się rozwijam, przepracowuję jeden temat za drugim, może jeden projekt za drugim. No i właśnie ta wasza praca, kochani, przyniesie wam uznanie. Mamy królową, czyli to jest wasza energia. Wy będziecie się rozwijać, wy będziecie pięknie pokonywać różne zadania, wyzwania. Wy będziecie... Pamiętajcie, ta karta też mówi, dobrze, pracujcie nad sobą, małymi kroczkami do przodu, rozwijajcie się, ale bądźcie również pasywne. Czyli wy jesteście po to, aby odbierać. Czyli macie pozostać w energii królowej. Rozwijać się, pracować, ale nie robić za dużo. Czyli uniwersum przypomina o waszej królewskości. No i mamy kartę siły. Wejdziecie w siłę, w swoje piękno. I wiecie co? I ta siła pomoże wam w przyszłym tygodniu znaleźć rozwiązania. Wy będziecie mieć tyle siły, tyle pała w sobie, że znajdziecie rozwiązanie z każdej sytuacji. Uwolnicie się z jakichś więzów, z jakichś powikłań. Puścicie, co wam nie służy. Wejdziecie w energię uzdrawiania. Odkryjecie coś, co wam pomoże właśnie się rozwijać, czy pozostać w tej sile. Również odkryjecie coś, co może było przed wami ukrywane. Dostaniecie jakiejś jasności. Ale to tylko dlatego, kochani, że jesteście w energii królowej i wejdziecie w swoją siłę. To jest karta siły, to jak zawsze mówię, to jest energia żeńska, czyli energia pasywna, czyli nie robię za dużo, ale dzięki tej mojej, może kobiecej intuicji, to również odnosi się do panów. Właśnie otrzymam jakąś jasność, znajdę rozwiązania z każdej sytuacji. Piękna energia. No i mamy tą naszą pijawkę, czwórka denarów. Czego się tak kurczowo dalej będziesz trzymać? No czego? To już nie wiem, co ja mam z wami robić. Mamy właśnie jakiegoś związku znowu. No trzymasz się kurczowo tego związku. Puść to wolno, kochanie. No kurczę, nie będzie płynęła energia, jak długo będziesz się tego tak trzymać. Jeszcze raz to wytłumaczę. Patrzcie. To jest trzymanie się kurczowe. Czyli trzymasz się kurczowo tego związku. Teraz zobaczcie. Nawet ten związek, którego się tak kurczowo trzymasz, on może będzie chciał sobie podpłynąć do ciebie, ale co się dzieje? Ty się trzymasz. Czyli nie ma otwarcia na to, żeby ten związek dotarł, abyś go mogła przyjąć. Jeśli się kurczowo trzymasz tego związku, z drugiej strony płynie piękna rybka, pełna uczuć, nowy związek. Jeszcze lepszy jak ten. No ale co? Wiecie, z czym wam się to kojarzy? Mi się kojarzy to naprawdę z jajkiem i z plemnikiem. Sorry, ale no dokładnie tak to jest. Jeśli się trzymasz tak kurczowo, no to ta nowa energia, ten nowy facet, czy ta nowa kobieta, która chce zapłodnić tą komórkę, ale to jest naprawdę tylko obrazowo, kochani. Ona się tam nie wedrze. Otworzysz się na to, to ten związek trafia do ciebie. Czyli, kochani, pokazała mi się właśnie taka energia. I też słyszę, że z tym facetem, którego się tak kurczowo trzymasz, jeśli życzysz sobie dzieci, rodziny, to jak długo nie puścisz tego wolno, to nie będzie nic z tego. Także, kochani, jeszcze raz was proszę, puśćcie te związki, niech otwórzcie się na, czy to na ten związek, ale nie trzymajcie się tego kurczowo.
myślenie 24 na dobę, kontrolowanie, sprawdzanie, ja już o tym tyle razy mówiłam. Puśćcie to, bo mówię, czy to ten związek, czy jakiś nowy, może lepszy, piękniejszy, on nie trafi do Was, bo Wy się kurczowo trzymacie, Wy macie ręce ściśnięte, nie otwarte. Okej. No to zobaczmy jeszcze, co nam powie Rada Likwanty do każdej z tych energii. Na tą dziewiątkę mieczy, czyli to Wasze myślenie, mózg się lasuje. A i tak nic nie zmienicie, tylko praktycznie wejdziecie na niskie wibracje. O, słuchajcie, już mi się pokazała czarna wróżka. Dwie karty nam się pokazały. I Wiktor. Kochani, to może być rzeczywiście coś, to może mieć coś wspólnego, bo Was może rzeczywiście partnerka Waszego Wiktora źle potraktować. Jakaś kobieta z jego otoczenia, czyli z otoczenia Twojej bratniej duszy, może Was źle potraktować. Możecie mieć tutaj właśnie temat z tą czarną wróżką i Wiktorem, który właśnie doprowadzi Was do tego stanu. I teraz to, co już wcześniej mówiłam, nic nie zmienicie. Może zaboleć, możecie nie rozumieć, ale tak naprawdę zobaczcie, z jaką energią macie do czynienia. To jest czarna energia, ciemna energia. I dokładnie po to są te energie na tej ziemi, aby wprowadzić nas w taki stan, aby zabrać nam energię, aby nas wprowadzić w niskie wibracje. Tu na tej karcie w tle jest diabeł, czyli powiązania. Ach, wiecie co, zastanówcie się, czy Wy w ogóle chcecie takiej sytuacji. Bo jeśli tutaj jest jakaś ciemna energia między Tobą a osobą, do której żywisz uczucia, i tutaj się coś wydarzy, to zastanów się, czy to jest odpowiednia relacja, czy właśnie niełatwiej jest to puścić wolno. Jestem ciekawa, co nam pokażą następne karty. Na ósemkę denarów, czyli ten rozwój, praca, krok po kroku w energii królowej. I zobaczcie, kochani, pięknie, jesteście bardzo mocno połączeni ze sobą, z innymi. Tu jest mocne połączenie z innymi. Dlaczego? Ponieważ jesteś w energii królowej. Czy będziesz w przyszłym tygodniu? Teraz mamy kartę siły, czyli znalezienie tych rozwiązań. Power woman, power man. Nie? Puszczamy, co nam nie służy. Rozwiązania same będą się nasuwać na myśl. Dostaniecie jasność w każdej sytuacji. Co nam tu jeszcze powie Rad Alikwanto? Jedna mi się odwróciła. O, tutaj rzeczywiście możemy mieć do czynienia po pierwsze z pieniędzmi, czyli będą rozwiązania, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Z uczuciami, czyli może rzeczywiście będziecie musieli puścić coś wolno, się uzdrowić z jakichś uczuć, z jakichś problemów może związanych z uczuciami. Może dostaniecie jasności, jeśli chodzi o uczucia, o Wasze emocje, jak również o sprawy finansowe, kochani. I teraz mamy czwórkę denarów, czyli trzymasz się kurczowo jakiegoś połączenia, jakiegoś związku. No i pięknie. I Rada Likwanto mówi, tu dostaniesz jasności, czy my damy Ci jasność, że już czas tu posprzątać. Tutaj trzeba pozamiatać w tej relacji. Może rzeczywiście postawić jasno sytuację, może być szczerym w stosunku do siebie i powiedzieć, ta relacja nie ma sensu, bo ja jej się kurczowo trzymam i sprzątam, wyrzucam tą relację z mojej energetyki, bądź też rzeczywiście tutaj dostaniecie jakieś jasności, jeśli chodzi o tą relację, której Wy się kurczowo trzymacie i może trzeba będzie coś wyjaśnić z tą drugą osobą. Bądź też ta osoba będzie chciała rozmowy czy wyjaśnień, oczyszczenie Waszej energii tutaj. Ok. To co? To jeszcze zobaczmy, jaki przekaz mają dla nas anioły na przyszły tydzień. Jaki przekaz mają anioły dla nas na przyszły tydzień? No.
jeśli idziesz w rezonans, którejś z tą sytuacją, jeśli pójdziesz w rezonans z którąś z tych sytuacji, to kochanie, weź sobie czas. Weź sobie czas na zastanowienie i jeśli trzeba, to poproś kogoś o radę, kogoś neutralnego, kto popatrzy na Twoje sytuacje z innej perspektywy i da Ci dobrą radę. Okay. To co? No to zobaczymy jeszcze, jakie znaki zodiaku i wyciągniemy... Nie, najpierw wyciągniemy sobie runikę. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa pieczętuje to pytanie? O, miałam, ale się schowała, nie chciała, teraz mam. A, mam dwie, kochani. Tu chodzi rzeczywiście o miłość. Najpierw mamy Tiwaz. Miłość do siebie, bycie dla siebie w centrum świata. To jest runa Boga Tyra. Czyli miłość do siebie, to jest najważniejsze w tym tygodniu. I mamy również nowe początki. Również miłość dla siebie. Zacznij coś nowego dla siebie. Skoncentruj się na sobie. Wejdź w głąb swojej duszy. Niech tutaj się coś rozwinie, na nowo narodzi w tobie. Coś, co może gdzieś tam zasnęło, przysnęło, usnęło. Czyli kochani, miłość do siebie w tym tygodniu. Znaki zodiaku. Mamy Szczelca. 9 tygodni, 9 miesięcy. Znajdź nowy sens. Mamy Siódemkę. Mamy Barana. Jedynka. Mamy znowu Siódemkę. Waga. I mamy Szóstkę. Jeśli te cyferki mają dla Was jakieś znaczenie, to już możecie wiedzieć, że to są przekazy dla Was. A ja wyciągnę parę szansów i zobaczymy, co nam się tu pokaże. Ojej, parę to jest fajnie powiedziane. Mamy literkę O, jak Oskar. Mamy literkę L. Mamy muszelkę. Może rzeczywiście czas wybrać się nad morze. Znowu mamy ster statku, czyli warto wybrać się nad morze. Mamy piórka, czyli tutaj zwracaj uwagę na znaki, szczególnie piórka, które padają Ci pod nogi. To jest kontakt z aniołami i przekazy od uniwersum, że jesteś na odpowiedniej drodze. Mamy M, jak Maria. Mamy diament. No, kochani, tutaj rzeczywiście może coś finansowo, może rzeczywiście dostaniecie, tu słyszę, jakąś niespodziankę, jakiś prezent w formie biżuterii. Mamy krzyż, czyli wyjdź z energii cierpienia, kochani. Tu może się coś karmicznie wydarzyć. Mamy, pozdrawiam dziewczynę, która ma wytatuowanego króliczka na półksiężycu. Zapomniałam, jak masz na imię. Znowu mamy półksiężyc, czyli nów księżyca. Dwa razy mamy nów. Półksiężyc z gwiazdką, czyli tutaj mogą wchodzić w grę jakieś kraje muzułmańskie. Mamy, Boże, co to jest? Nie wiem, co to jest. Jezu, co to jest? Gołąbek, gołąbek pokoju, czyli wiadomości. Może ktoś przyjdzie w Waszą stronę i będzie chciał pokoju, pojednania z Wami, ale również mogą napłynąć do Was pozytywne wiadomości. Mamy literkę Z, jak Zenon. Znowu mamy ten półksiężyc, znowu z gwiazdką, czyli tutaj te kraje muzułmańskie, arabskie właśnie będą miały jakieś znaczenie. Mamy gwiazdę Dawida, czyli również możecie rzeczywiście mieć coś wspólnego z religią judaizmu. Coś mi ten judaizm już drugi raz wychodzi. I mamy literkę
D. Możemy również potraktować jako pentagram, czyli mamy ochronę. Tak, jesteśmy chronieni. Dobrze, kochani. To tyle ode mnie. Życzę Wam przepięknego tygodnia. Ja jestem ciekawa, co nam ten październik cały przyniesie. No i oczywiście jeszcze będę się pokazywać z czytaniami na każdy dzień portalowy, bo jest ich trochę. No i zobaczymy, jaka energia stoi właśnie w tych dniach do naszej dyspozycji, nad czym pracować, co nam te portale przyniosą. Pozdrawiam Was, kochani, miłej niedzieli, do zobaczenia, do usłyszenia. Buziaczki!